Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Ostatni tydzień marca, pierwsza sesja w tym tygodniu. Zobaczymy, co ciekawego wydarzyło się na rynku światowym, co się dzieje na rynku krypto i dokonamy podsumowania dzisiejszej sesji AGPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania. Tradycyjnie przygotowałem skrót informacji prosto z bankiera. Jak również masz jakieś ciekawe, istotne newsy, to koniecznie podrzućcie nam w komentarzu i już lecimy z przekrojem. Zaczynam oczywiście od newsów zagranicznych. Wielka wpadka na mury. 2 miliardy dolarów straty. Plajta jednego z funduszy hedgingowych mogła kosztować japoński bank Nomura aż 2 miliardy dolarów. Akcje Nomury przeceniono o ponad 16%. Po rynku krążą spekulacje, kto jeszcze jest umoczony w interesy z trefnym funduszem. I to jest dosyć ciekawe. Tak więc widzimy, że nawet wielcy potrafią tracić również wielkie pieniądze. Lećmy dalej. Chiny odpowiadały w 2020 roku za ponad połowę światowej energii z węgla. Raport. Popatrzmy, Chiny odpowiadały w 2020 roku za 53% energii wytworzonej na świecie z węgla. Ich udział wzrósł mimo obietnic dotyczących ochrony klimatu i rozwoju energii odnawialnych. W skali globalnej w 2020 roku odnotowano największy w historii spadek ilości energii wytwarzanej z węgla. W Chinach ilość ta zwiększyła się jednak o 1,7% i były one jedynym państwem grupy G20, gdzie nastąpił znaczny wzrost. Czyli widzimy, że Chiny sobie absolutnie nic z tego nie robią i raczej OZE w tym momencie ich nie interesuje. Lećmy sobie dalej. Miedź na londyńskiej giełdzie tanieje. Na rynkach ryzyka geopolityczne. Na giełdzie metali w Londynie miedź słabo rozpoczyna nowy tydzień. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wycieniany niżej o 0,7% wobec 8962 dolary za tonę notowanych na zakończenie poprzedniej sesji, informują maklerzy. Na COMEX w New Yorku miedź tanieje o 0,84%. Napięcia geopolityczne na świecie osłabiają apetyt rynkowych graczy na ryzyko. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin poinformowało, że nałożyło sankcje na organizacje i osoby z Wielkiej Brytanii za kłamstwa i dezinformacje na temat sytuacji w zachodnim regionie. Z kolei chińskie media kontynuowały nagonkę na zachodnie firmy, które wyrażały zaniepokojenie doniesieniami o pracy przymusowej w przemyśle bawełnianym. W centrum uwagi rynków pozostaje też relacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Waszyngton nie jest gotowy do zniesienia ceł na chiński import w najbliższej perspektywie, ale może być otwarty na rozmowy handlowe. Awersja do ryzyka rośnie w obliczu niepewności geopolitycznej. Lećmy dalej. Kurs euro najwyższy od 12 lat. Funt najdroższy od 5 lat. No widzimy, że te waluty rzeczywiście dosyć mocno tutaj rosną. Na rynku walutowym trwa rażąca słabość polskiego złotego. Kurs euro utrzymuje się blisko najwyższych poziomów od 12 lat. Z kolei funt brytyjski osiągnął najwyższe notowania od prawie 5 lat. W poniedziałek rano kurs euro dotarł do 4,65, a więc do najwyższego poziomu od marca 2009 roku. I choć do godziny 11.44 notowania euro obniżyły się do 4,65, to polska waluta wciąż pozostaje niezmiernie słaba. No i oczywiście za chwilkę zobaczymy sobie, jak to wygląda w tym momencie, no ale widzimy, że te waluty rzeczywiście systematycznie drożeją, a złotówka osłabia się. Lećmy dalej. NBP. Reforma OFE nie jest w pełni korzystna dla ubezpieczonych. I to jest dopiero ciekawa informacja. Popatrzmy. Reforma OFE według projektu przedłożonego w Sejmie przez rząd nie jest w pełni korzystna z punktu widzenia interesów ubezpieczonych. Bez względu na wybór, jakiego dokonają, czy to będzie transfer środków na nowe IKE albo dla ZUS, napisał Narodowy Bank Polski w opinii do projektu ustawy. Narodowy Bank Polski zwraca uwagę, że w obecnych warunkach gospodarczych w dniu wyceny, zgodnie z którym zostaną umorzone jednostki rozrachunkowe OFE, może nastąpić zmniejszenie wartości wyceny ich aktywów, co stanowi istotne ryzyko dla uczestników otwartych funduszy emerytalnych. Rozwiązania proponowane w niniejszym projekcie nie są w pełni korzystne z punktu widzenia interesów ubezpieczonych, bez względu na wybór, jakiego dokonają, czy to będzie transfer środków na nowe IKE albo do ZUS-u, napisano w opinii. W przypadku wyboru nowego IKE nastąpi bowiem zmniejszenie zgromadzonych środków w związku z pobraniem opłaty przekształceniowej oraz nie będzie możliwości wypłaty emerytury w postaci renty dożywotniej. W drugim przypadku członek OFE, podejmując decyzję o przekazaniu środków do ZUS, utraci możliwość dziedziczenia zgromadzonych środków, dodano. I oczywiście resztę zapraszam Cię, bo artykuł jest dosyć obszerny, do tego abyś zapoznał się z nim na bankierze. A ja lecę już dalej. PGE, Enea i KGHM i Tauron sprzedadzą Skarbowi Państwa udziały w spółce PGE EJ1 za 530
1 milionów złotych, czyli widzimy, że dosyć konkretna transakcja. Lećmy sobie dalej z informacjami giełdowymi. Popatrzmy na to. PKN Orlen uzyskał zgodę UOKiK na przejęcie trzech lądowych farm wiatrowych działających na Pomorzu o łącznej mocy około 90 MW. Tym samym spełniony został jedyny warunek zawieszający transakcję z hiszpańskimi funduszami inwestycyjnymi. Poinformował oczywiście koncern w komunikacie. Lećmy sobie dalej z kolejnymi informacjami. Popatrzmy. Rada Nadzorcza JSW odwołała dwóch wiceprezesów, a całkiem niedawno mieliśmy powołanie nową panią prezes. To popatrzmy, dwaj wiceprezesi Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wiceprezes do spraw technicznych oraz wiceprezes do spraw ekonomicznych zostali w poniedziałek odwołani ze stanowiska, podała spółka w komunikacie. Jak wynika z raportu bieżącego spółki, Rada Nadzorcza wraz z odwołaniem obu wiceprezesów powierzyła obecnej prezes spółki, Barbarze Piątek, pełnienie ponadto obowiązków wiceprezesa do spraw ekonomicznych oraz wiceprezesa do spraw handlu do czasu obsadzenia tych stanowisk. Tak więc kolejne roszady w JSW. Zobaczymy, jak sobie tam radzi dzisiaj kurs spółki. Lećmy sobie dalej, popatrzmy na to. To jest dosyć nieciekawa oczywiście informacja. Zarząd Tauronu podjął decyzję, że zarekomenduje walnemu zgromadzeniu pokrycie straty za 2020 rok w wysokości 3,59 miliarda złotych z kapitału zapasowego, podała spółka w komunikacie. Zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy w 2021 roku z kapitału zapasowego. Tak więc kolejna niestety spółka, która nie podzieli się dywidendą z nami w tym roku. Lećmy sobie dalej. KCI czeka na oferty inwestorów zainteresowanych Gremi Media. I to jest również ciekawa informacja. Popatrzmy, spółka KCI podpisała umowę z firmą doradczą w celu przygotowania i przeprowadzenia procesu sprzedaży posiadanych przez KCI akcji Gremi Media, wydawcy m.in. Rzeczpospolitej i Parkietu, poinformowała spółka w komunikacie. Wśród obecnie rozważanych przez KCI potencjalnych opcji strategicznych znajduje się, ale nie wyłącznie, pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego zainteresowanego nabyciem akcji Gremi Media, zawarcie aliansów strategicznych oraz inne, które pojawić się mogą w toku realizacji procesu, włączając w to również w razie potrzeby wycofanie akcji Gremi Media z obrotu na rynku New Connect. I to jest ciekawa informacja, lecimy sobie dalej. Nano Group ma umowę z chińską spółką na produkcję pierwszej partii kandydata na lek onkologiczny. No i tam chyba dosyć ciekawa reakcja oczywiście na tej spółce dzisiaj była. Jak jesteś u nas na grupie na Telegram, to oczywiście już Ci ją podrzuciłem, jak tylko się pojawiła, tak więc zapraszam Cię do niej. Telegram to jest darmowa aplikacja na telefon, dostęp do naszej grupy również jest darmowy. Wystarczy, że klikniesz sobie po prostu w link i dołączysz do nas do grupy i takie informacje również będziesz mógł sobie odczytywać. Lecimy sobie dalej. Onde z grupy Erbud złożyło do KNF prospekt w związku z planowanym IPO. I to jest oczywiście bardzo ciekawa spółka, warto sobie ją gdzieś tam zanotować i zapisać i poczekać, czy rzeczywiście by doszło oczywiście do tego IPO, no bo cały czas czekamy na to. Onde wcześniej PBDIE prowadzi działalność w segmencie budowy instalacji dla sektora energii odnawialnej, OZE, w Polsce, w szczególności farm wiatrowych i fotowoltaicznych. I jak widzimy, całkiem pokaźnie to wygląda, dlatego to, myślę, spółkę na pewno warto sobie gdzieś tam zanotować w swoich notatkach. Lećmy sobie dalej. Symulator wędkarstwa wydany przez Ultimate Games trafi na rynek chiński. I to jest dopiero ciekawa informacja. Dodatkowe źródło, gdzie można spółka dodatkowo zarobić na swoim tytule. A warto przypomnieć, że PC-towa wersja gry sprzedała się w liczbie 210 tysięcy kopii. Sprzedaż płatnych dodatków do gry przekroczyła 270 tysięcy. Projekt ma 94% pozytywnych recenzji na platformie Steam. To trzymamy kciuki, bo oczywiście okazało się na tym rynku mega hitem. Lećmy dalej. Bloober Team chce nawiązać współpracę z podmiotem z branży, nie rozważa emisji akcji. Bloober Team w ramach przeglądu opcji strategicznych zdecydował, że w celu wzmocnienia pozycji na rynku międzynarodowym ich podejmie rozmowy dotyczące strategicznej współpracy z jednym z podmiotów branży, poinformowała spółka w komunikacie. Bloober Team zastrzegł, że nie planuje emisji akcji. I tutaj jeszcze jedna ciekawostka. Zarząd spółki podjął także decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom przeniesienia notowań spółki na główny parkiet giełdy papierów wartościowych w terminie umożliwiającym pierwsze notowanie w roku 2022. I to by było oczywiście bardzo ciekawa sytuacja, jakby Bloober trafił już na duży parkiet. Trzymamy kciuki, oby do tego oczywiście doszło. I lećmy sobie z informacją, która dzisiaj wstrząsnęła wręcz, raczej plotkami, które wstrząsnęły dzisiaj kursem CD Projekt. Zobaczymy, jak oczywiście będzie to w kolejnych dniach kontynuowane. Cyberpunk z 13 dodatkami. Plotki napędzają CD Projekt. Choć do spotkania dotyczącego strategii CD Projekt pozostało jeszcze kilkadziesiąt godzin, gracze i inwestorzy już żyją doniesieniami dotyczącymi przyszłości
Cyberpunka 2077. W poniedziałek akcje spółki na giełdzie gwałtownie drożeją, po tym jak w internecie pojawił się wyciek z listą przyszłych dodatków do najnowszego tytułu studia. Brak jednak oficjalnego potwierdzenia tych informacji. Dopiero by było rozczarowanie, gdyby się one nie potwierdziły. I za chwilkę zobaczymy, jak mocno dzisiaj CD Projekt spuchł i czy tam wielcy jeszcze ich shortują, czy też nie. I teraz bardzo pozytywna informacja dla wszystkich fanów dywidendy. Gaming Factory chce przeznaczyć od 30 do 75% zysków na dywidendę. Tak więc gratulujemy i o to chodzi. Lećmy teraz, co ciekawego dzieje się na świecie. Popatrzmy. Jeżeli chodzi o ropę, to w tym momencie mamy delikatne zejście korekcyjne, 63,85 dolara za baryłkę. Jeżeli chodzi o DAX-a, to widzimy, że był bliski przetestowania ostatnich historycznych szczytów. W tym momencie jest to 14 830 punktów i wyciągają tą dzisiejszą sesję, tak jak widzimy. Jeżeli chodzi o S&P 500, po tych dynamicznych wybiciach do góry przyszedł czas na korektę. 3938 punktów w tym momencie. Oczywiście sesja Stanach trwa, oni lubią go rozgrywać do ostatnich sekund. Nasdaq również dzisiaj w korekcie 12 878 punktów. Srebro, jak widzimy, dołuje 24,5 dolara za uncję i cały czas nam się kurs osuwa. Złoto podobnie, 1711 dolarów za uncję i waluty do złotówki. I to jest ciekawe, ja cię kręcę, frank 4,22, ale wystrzelił, masakra. Euro, popatrzmy, aż się kurczę, o ja ci kręcę, 4,66, no to widzimy, że niesamowite wybicia. Potem mamy funta, również ciśnie do góry, 5,46, dolar również ciśnie, 3,96, ja ci kręcę. No to złotówka się mega, mega osłabia. Masakra, jeżeli chodzi o te waluty. WIG 20, dzisiaj mocne odbicie, za chwilkę zobaczymy, czyja to zasługa. Daj znać, co myślisz o tych kursach walut i jak się to odnosi oczywiście do naszej złotówki. Lećmy teraz z tym, co się dzieje na rynku krypto, popatrzmy, bo tam też może szaleństwo się dzisiaj odbywa. Popatrzmy, indeks strachu 71, a raczej chciwości, bo ta chciwość już tam towarzyszy od paru miesięcy. Jeżeli chodzi o czołowe projekty na świecie, czyli Bitcoin, w tym momencie drożeje 4% do góry, 58 166 dolarów za sztukę i oczywiście zbliżamy się już bardzo szybko do psychologicznej bariery 60 tysięcy dolarów i być może nowych historycznych szczytów. Ethereum również ładnie zyskuje prawie 5% już w ciągu ostatniej doby, 1782 dolary za sztukę. Widzimy, że ze znanych projektów również Polka drożeje prawie o 7%. Przypominam, że Polka, jak i również inne czołowe znane tokeny będą dostępne już na BitBayu, do którego link oczywiście masz tutaj podpięty na głównym kanale, a wiemy, że to jest podstawowa giełda. Jeżeli chcesz przelewać na przykład złotówki i kupić za złotówki swoje pierwsze krypto, no to BitBay nadaje się do tego idealnie, a jeżeli nie chcesz się weryfikować, no to Binance oczywiście, tutaj wrzucasz maila, już obcujesz z tą giełdą i możesz mieć rachunek i sobie działać na Binance. To największa i najlepsza dla mnie giełda na świecie. Obok Crypto.com oczywiście trzy podstawowe. Warto mieć oczywiście dostęp do każdej. I wracamy jeszcze. Zobaczmy sobie na te skrajności. Kto tutaj dzisiaj się chwali największymi wzrostami? Hedera Hash 23%, OMG Network 19%, Hedge Trade 19%, Holo 17%. To są te największe wzrosty. Mamy dzisiaj troszkę tych wzrostów dwucyfrowych. Bardzo ładnie to wygląda. Popatrzmy z drugiej strony, jak wygląda to, jeżeli chodzi o zejścia korekcyjne. BitMEX token 19% w dół, HEX 11,93, Siacoin 7%, 6,22, Decentraland i popatrzmy, jak mało jest tych zejścia, to jest topowa setka, czyli widzimy, że rynek znów powoli rozgrzewa się i coraz mocniej tutaj rozgrzewa inwestorów do czerwoności, tak więc myślę, że na pewno warto pomyśleć o tym dywersyfikacji i zastanowić się, czy czasami jakiegoś tam magicznego 1% na co lepsze projekty nie przeznaczyć, chociaż pamiętajmy oczywiście o tym, że rynek jest mega, mega rozgrzany, no i oczywiście nie wiemy, dokąd to potrwa, to szaleństwo na rynku krypto, bo tak szybko, jak oczywiście się zaczęło, tak szybko może się skończyć, a nawet jeszcze szybciej, ale ile potrwa, to oczywiście trzymam kciuki, żeby trwało jak najdłużej. I lećmy teraz z tym, co się dzieje na rynku polskim, dokonajmy podsumowania tej sesji i zacznijmy od tego, co tam wielcy shortują, co tam wielcy shortują, czy wystraszyli się tego CD Projektu, czy nie. O, widzimy, że już nie mamy jednego z shortów, został tylko jeden fundusz CD Projekt na jednym shorcie, 11bit LPP, tak więc trzy shorty tylko wielcy utrzymują na krótko. Zobaczmy sobie w takim momencie, co się dzieje ciekawego na pozostałych naszych zestawieniach. Przypominam, jakbyś chciał coś zgłosić do listy hitów w WIG-u czy też New Connectu najbliższe 2 tygodnie pod obserwację, to abyś uczynił to oczywiście z uzasadnieniem w komentarzu. Popatrzmy, co tam ciekawego dzisiaj się dzieje na tej pierwszej sesji w nowym tygodniu i ostatni tydzień marca.
Oby to był naprawdę mocny tydzień. Trzymam za to kciuki. Lećmy. Produkcyjne. Helio 4% do góry. GL Cosmet 3,88. Formas 2,67. To są te największe wzrosty, czyli produkcyjne jak na razie nie rozpieszczają. Największe zejście korekcyjne to Czanków. Do weryfikacji oczywiście 17,5% w dół. Milkpol 6,6% również Cambridge. Liderzy obrotu 2 miliony 400. Formas Excellence Banieczka. Na hitach WIG-u już z ubiegłego tygodnia Azbis, no po prostu jak to ciśnie. Coś przypominam sobie, że na Telegramie chyba podrzucałem również informację rano z samego rana odnośnie Azbisu. No i widzę, że dzisiaj pocisnęli mocno 17,5% do góry, 19 baniek, tak więc gratuluję oczywiście wszystkim, którzy są na odpowiednio wczesnym etapie na tym Azbisie, bo Azbis po prostu spuchnie niesamowicie. Zresztą chyba na sektorowym mieliśmy też Azbis ostatnio na wykresie. NT System 1,5% na korekcie. Jeżeli chodzi o hity New Connectu, to ciasteczka 0 bez zmian, Wacomtek 0 bez zmian i Bluebird 3,92 w korekcie. Na spółkach dywidendowych, no coraz więcej tych spółek mamy, tak więc sezon coraz mocniej nam się rozkręca, bardzo fajnie. Widzimy, że liderem wzrostu Simfabryk się obudził. Popatrzmy, 7,39 na Simfabryku, to jest naprawdę coś. Dektra 5,77, Autopartner 4,96, czy Suwary 3,70. Popatrz, ile tych spółek już jest. Jest ich naprawdę bardzo dużo. W korekcie Biomaxima 3,56, Pasus 3,51, CCS 2,5. Jak nie wiesz, dlaczego obserwujemy spółki dywidendowe, po co my to robimy, to oczywiście zapraszam Cię do moich materiałów dywidendowych. XTB, największy obrót w tym zestawieniu, 4,800, Kruk 3,263 do góry. Dzisiaj Biomaxima 2,700. I lećmy sobie do miejsca, w którym oczywiście na bieżąco aktualizuję dla Ciebie te zestawienia. Tutaj naciskamy i przenosimy się na jakinwestować.com, zakładka dywidenda i w tym miejscu podlinkowuję Ci listę aktualną, gdzie możesz sobie stopę dywidendy sprawdzić w momencie ogłoszenia i przeliczyć sobie oczywiście do aktualnego kursu Twojego zakupu, żeby wyszła dla Ciebie do Twojego zakupu oczywiście stopa dywidendy, bo wiadomo, że każdego ma inna. I tutaj podpiąłem, znalazłem ostatnio bardzo ciekawą opcję, bo wszyscy się zastanawiali, gdzie można kupić Gazprom, żeby nie korzystać z giełdy londyńskiej, tylko rzeczywiście na rynku w Rosji. No to oczywiście są tacy brokerzy, którzy umożliwiają coś takiego, tak więc tutaj możesz sobie wbić i też nie ma żadnych jakichś limitów minimalnych, żeby wpłacać i móc już rozpocząć swoją przygodę, ale mnie to na pewno zastanowiło pod kątem możliwości udziału w IPO na rynkach zagranicznych, w tym również rynku amerykańskim, bo po prostu wiemy, że tam jest istny wysyp tych wszystkich spółek. Jeżeli chodzi o IPO, tam jedno IPO goni drugie IPO. Tak więc jeżeli rozważasz i chciałbyś obcować z tym rynkiem zagranicznym i mieć dostęp do tych zagranicznych giełd w bardzo przystępny i ciekawy sposób, no to sobie klikasz tutaj. Link oczywiście gdzieś tam podrzucę w opisie może. Klikasz sobie tutaj na ten banerek i możesz się zarejestrować. Rejestracja trwała u mnie 15 minut. Bezproblemowa. I od razu rachunek otwarty, można sobie działać. To więc zajebista sprawa. Lećmy sobie dalej z tym, co się ciekawego dzieje na pozostałych tutaj naszych zestawieniach. Jeżeli chodzi o pogromców, to zobaczmy, czy pogromcy jeszcze grzają. O, chyba nie grzają. Blir tylko 13% do góry. Medcamp 2,67. Reszta delikatne tylko plusy. Z drugiej strony, najmocniej o ten Inogen. Kiedy ten Inogen się budzi? Jak ktoś wie, to niech podrzuci w komentarzu info. Hemp 11,5% w dół. Biomet Lublin 5,23. Mabion 4,27. Mercator 4,19. A i też obrotu to Mercator 25 milionów, Biomet Lublin 19, 13, Mabion. No jakoś ten zapowiedzi Mercatora odnośnie tego, tych niewypłacania dywidendy, a ewentualnego skupu, no to jakoś to nie widzę, żeby grzało to inwestorów. Popatrzmy na budownictwo. ENAP 6,71 na plusie, Elektroti 5,68, Dekpol 5,16, a z drugiej strony najmocniejsze dzisiaj korekty to Vistal 7% w dół, Projekt Przem 3,21, liderzy obrotu to Polimex Banka 900, Budimex Banka 600, Trakcja Banka 300. Lećmy sobie teraz z nieruchomościami. Atlas jest 6,47 do góry, GTC 4,31 w odwrocie w dniu dzisiejszym, I2DEF 3,25 na korekcie, Towerin 3% w dół, liderzy obrotu Dom Development 790 tysięcy. Jeżeli chodzi o gaming, to popatrzmy dzisiaj CD Pro, o jacie, ale piękna sesja na CD Projekcie, tak więc widzę, że plotki kupione, oczywiście zobaczymy, czy staną się faktem, ale rynek ewidentnie je tutaj kupił. 13% dzisiaj bardzo silne wzrosty, piękny obrót, 484 miliony, no to naprawdę tutaj już zagranica na pewno przyłączyła się do tej spekulacji na CD Projekcie, żeby ją podgrzać, tak więc jestem ciekawy, dokąd to oczywiście potrwa i czy oczywiście będzie kontynuowane. I zobaczymy, jaka ta nowa strategia będzie CD Projektu. DTX 12% do góry, Play to Chill 9,52, Simfabrik 7,39, ULT Games 7,33, czyli coś tam w końcu drgnęło, ale oczywiście na nielicznych projektach, bo przypominam, że w tym zestawieniu mamy ponad 60 spółek, a być może rok skończymy nawet setką, zobaczymy, bo cały sznur tych spółek czeka na debiut w tym roku. Blockchain App 5,26 na minusie, Neurone 5,23, Polyslash 4,98, liderzy obrotu
to widzimy, że no CD Projekta nikt nie był w stanie przebić w dniu dzisiejszym. Potem mamy TS Games 9700 Huge 5,5, walka podaży z popytem 0 bez zmian. Playway 3300, 3300 również PCF, 11bit bańka 500 i bańka 300. Bumbi. Sam indeks, który rozgrywał kontrakt, no to dzisiaj jest zdecydowane długie longi w grze. 5,57 do góry, 27813 punktów. Na bankach w dniu dzisiejszym troszkę zieleni. Widzimy, że mBank rośnie 2,92, Alior 2,20. Cztery banki w odwrocie, Getin, Boś, Santander i Getin. Getin najmocniej 3,38. Liderzy obrotu PKO BP 45 banieczek, PKO SA 29. Sam indeks 5458 punktów, zyskuje 83 setne. Jeżeli chodzi o OZE, to widzimy, że H4F przebudziło się i widzimy o 11% odreagowanie do góry. MS System, piękna sesja, widzimy 7,63 do góry, 141 zł, jedna akcja, bardzo ładnie. LQ 6,40 do góry, Dekpol 5,16, Ecobox 4,92, a liderzy z drugiej strony to Figen obrywa dzisiaj aż 17,78 na minusie, G Energy 3%, 3% również Termo. Liderzy obrotu to Brasy, Bańka 200, MS System 10 banieczek, czy MD Energia 837 tysięcy, no cóż, by tam jakiś skup się zaczął, bardzo ciekawie to wygląda, ale lećmy sobie dalej, popatrzmy, co tutaj się dzieje na indeksach. Jeżeli chodzi o lidera, to widzimy, że Vic Games jest zdecydowanym liderem, oczywiście zasługa CD Projektu. 5,57 do góry, Energia 2,56, MS Bas 2,29. Z głównych indeksów, które oglądamy w szczegółach, Vic 20, widzimy, że zbliża się coraz szybciej do 2000 punktów, czyli tej bariery psychologicznej. 1953 punkty w tym momencie, 1,79 do góry. Jeżeli chodzi o SWIG 80, kolejny indeks 1,33 do góry, 18593 punkty. I MWIG 40, gdzieś on tam się uchował. Gdzie jest ten MWIG 40? Popatrzmy. No jest tutaj 1,28 na plusie, 4382 punkty. W odwrocie, jak widzimy, no mamy tylko i wyłącznie shorty, bo mamy piękną dzisiaj zieleń. No i leki oberwały 3,15, odzież 1,98. Zobaczmy sobie w szczegółach, jeżeli chodzi o WIG20. Dzisiaj no CD Projekt zdeklasował wszystko 13% do góry. Na takiej płynności to po prostu jest kosmos. PGE 3%, KGHM 2%, Tauron 2%, czyli widzimy, że no bez CD Projektu WIG20 by nie pocisnął zbyt dużo. Mercator za to obrywa najmocniej, tracąc 4,19, LPP 2,50. Liderzy obrotu to CD Projekt 484 miliony, Allegro 180 milionów, KGHM 112 milionów i lećmy sobie teraz ze średnimi spółkami w szczegółach. MWIG 40, popatrzmy, tutaj liderem wzrostu jest GTC 4,31, Develia 3,70, Amica 3,19, to są te największe wzrosty. Z drugiej strony mamy Biomet Lublin, który koryguje o 5,23, Cen Pharma 2,33, pozostałe bardzo nieznacznie. Liderem obrotu jest Biomet Lublin 19 baniek, czy TS Games 9,700. Lećmy z moimi spółkami, czyli SWIG 80 wlatuje na ekran i zerknijmy sobie, co tutaj ciekawego się dzieje. Widzimy, że absolutnym liderem jest Asbis, po prostu kosmiczne wzrosty, 17,5%, MR System 7,63%, ULT Games 7,33%, Bumbit 5,88%, to są te największe wzrosty. Z drugiej strony najmocniej obrywa Mabion, tracąc 4,27%, Medicalc 3,53% czy Getin 3,38%. Liderzy obrotu w dniu dzisiejszym na SWIG 80 to Asbis 19 banik, 13 Mabion, MR System 10. Na New Connectie popatrzmy, co tam ciekawego się dzieje. Widzimy, że dzisiaj największe wzrosty i to potwierdzone. Devoran, piękna sesja, 49% do góry, Emont 29%, Autospa 20% i to są te największe wzrosty. Na dużym obrocie również Corenes 16% do góry. Tutaj mamy większy obrót, PLG Grupa 15% do góry, 700 tysięcy BLIRT 13% do góry, tak więc widzimy, że tutaj bardzo ładna sesja. Jeżeli chodzi o największe zejścia korekcyjne, pamiętajmy oczywiście, że rozgrywanie rynku New Connect wiąże się z dużo większym ryzykiem niż na głównym parkiecie i trzeba to uwzględnić w swoim podejściu. No i widzimy, ja Cię kręcę, cóż oni tam wyprawiają, tą labokanę, to sobie proszę odpalić na wykresie i zobaczyć, na jakich poziomach to jeszcze tak niedawno było, a teraz jest 2,72 za jedną akcję, 21% do dołu, bańka 600 obrot. Co oni tam wyprawiają? Ja Cię kręcę. Jak ktoś został na szczycie, to współczuję. Figen 17% na minusie, Astor 16% w dół, 12M4B, Hemp 11% też na sporym obrocie. Tak więc jak widzimy, no to jest to drugie oblicze New Connectu, że New Connect ok, fajnie daje, ale czasami bardzo szybko odbiera. Tak więc tutaj trzeba niestety zwracać na to uwagę. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, zanim się obudzi oczywiście Inogin, to Biomaxima 2700 liderem, Devoran 2,5, 2400 Formas, Labokana Bańka 600 i powyżej banieczki jeszcze Gromtek, Brass, Hemp, Excellence. Lećmy teraz z WIG-iem, popatrzmy, cóż tutaj ciekawego się dzieje na indeksie szerokiego rynku. O, ja Cię kręcę, piękna sesja dzisiaj. No, mamy parę perełek w dniu dzisiejszym. Arteria, jak wiesz, co spowodowało ten wzrost na arterii?
Co miało na to wpływ, to oczywiście daj znać nam wszystkim w komentarzu. 18 pięknych, tłustych procentów. Azbis pięknie, tłuste wzrosty 17,5%. KCI 14, CD Projekt 13, Nano Grupa 11, Eurohold 11. Na większym obrocie ML System również się rzuca 10 banieczek. Bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o transakcje w dniu dzisiejszym, to zawarto ich 158 511 sztuk, a jeżeli chodzi o obroty, to wygenerowane zostały w dniu dzisiejszym na poziomie 1 445 000 017 610 zł. I tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Popatrzmy sobie z drugiej strony, no bo to nie jest tak pięknie, że tylko nam puchnie, bo jak widzimy, to są cały czas pojedyncze spółki, bo przypominam, że na naszym parkiecie łącznie, na małym i na dużym jest grubo ponad 800 spółek. No to jeżeli mamy tylko kilka wystrzałów, no to niestety. Trzeba mieć po prostu szczęście się w to wstrzelić. Z drugiej strony najmocniej dzisiaj obrywa Izoblok, tracąc 8,73, Laboprint 7,37, Vista 7% czy 7 również Benzin. Z drugiej strony, jak widzimy, mamy Biomet Lublin 19 milionów obrotu i 5% w dół, Mabion 13 milionów czy 25 Mercatora. Tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o te spółki. Liderzy obrotu, popatrzmy sobie, co ciekawego tutaj się dzieje. Jeżeli chodzi o obrót, no na pewno nikt nie zdeklasował CD Projektu. Nawet Allegro 180 milionów jest na drugim miejscu, KGH 112 milionów. Reszta to przepaść po prostu pomimo i tak tych spółek, które wydają się na naszym parkiecie najbardziej płynne. I zobaczmy, jakie informacje nas czekają, bo w tym tygodniu również wysyp raportów, jakby nie było. Przypominam, że również na jakinwestować.com w zakładce info podwieszam Ci tutaj te wszystkie informacje, które tutaj będą napływać na rynek, a tych raportów będzie co niemiara i warto śledzić oczywiście te informacje. Widzimy, że walne będzie na Bosiu, Playway również ma walne, Farmena ma walne i popatrz, mamy wysyp raportów. Między innymi będzie to PEP, MD Energia, Wirtualna, ULT Games, widzimy Famur również, czy też pozostałe spółki, tak więc myślę, że będzie dosyć ciekawie i na pewno warto również tutaj sobie to obserwować. O, widzimy, że na przykład Sesko będzie walne i między innymi podział zysku, tak więc no, te informacje odnośnie dywidend będą oczywiście napływać do nas systematycznie. Pod spodem również Ci podwieszam kolejny dzień, bo zawsze 2 dni podwieszam, tak więc tutaj na info Cię zapraszam. Gdzieś w opisie również jest link bezpośrednio właśnie do tej sekcji, jeżeli chodzi o informacje. Przypominam również o tym, że ruszyło głosowanie w ten poniedziałek, tak więc w okresie świątecznym również postaram się przygotować w miarę możliwości czasowych nasze przeglądy i spotkania, które gdzieś systematycznie się odbywają i masz również możliwość współuczestniczyć w tym, co będziemy oglądać na właśnie naszym spotkaniu weekendowym i na karcie społeczność w każdy poniedziałek rusza głosowanie i zostawiłem to, co się cieszyło największą popularnością, żeby mógł tutaj się wyłonić nasz lider na nasze kolejne spotkanie, które będzie w sobotę, bo być może zastąpimy banki, jak na razie na to wygląda. Na razie mamy 118 oddanych głosów na początku głosowania, tak więc tutaj Cię zapraszam na kartę społeczność, abyś oddał swój głos i zdecydował o tym również, co zobaczymy. Widzimy, że w końcu pogromcy, chociaż dzisiaj sesja może ich nie rozpieszczała, może wygrają to nasze spotkanie i zobaczymy 5 spółek właśnie z pogromców. Na razie to jest 29%, potem web w web pozostałe, tak więc to wszystko może się bardzo dynamicznie zmienić, jeżeli tutaj wejdziesz i oddasz swój głos. I przypominam, jak jesteś tutaj pierwszy raz, to również oddaj na nasze pozostałe dosyć ciekawe, istotne ankiety. Jak widzisz, jak często zaglądasz do swojego portfela akcji, widzimy, że codziennie aż 60% osób, czyli bardzo aktywni inwestorzy tutaj pilnują swoich pozycji i swojego portfela. Widzimy również, czy wskakujesz na spółkę po PKC, że 82% osób głosujących, a też mamy sporo danych głosów, nie robi takich rzeczy. Jaki horyzont czasu trzyma średnią akcję w swoim portfelu? Przeważają inwestorzy długoterminowi, jak i również krótkoterminowi. I czym się kierujesz? Widzimy, że fundamenty jednak są tutaj liderami. No i oczywiście short. Chcielibyśmy mieć możliwość technicznego rozgrywania rynku na krótko, kiedy przyjdzie moment bessy, kiedy przyjdzie jakaś słabość na rynku, no to wiadomo, że dobrze jest wtedy mieć tą możliwość techniczną, niż jej nie mieć i wtedy ewentualnie podjąć decyzję, czy się będzie z tego korzystało, czy też nie. Tak więc ja jestem bardzo ciekawy, jak odbierasz tą pierwszą sesję w nowym tygodniu i co ciekawego jeszcze może się wydarzyć w tych najbliższych dniach, bo przypominam, że w piątek sesji nie ma, tak więc dzień mamy skrócony, sesja tylko do czwartku, w piątek już można powiedzieć, że okres świąteczny i giełda i już w poniedziałek również oczywiście nie będzie notowań, tak więc mamy skrócone sesje. Zobaczymy, czy inwestorzy będą chcieli nadgonić ten dosyć słaby marzec i wywindować go na jakieś ciekawe poziomy. Daj znać, co ty myślisz, co ciekawego uważasz po tej dzisiejszej sesji, co nas może oczywiście czekać w tych najbliższych dniach. Ja pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam kciuki za wyniki. Na razie, hej.